Mamy bowiem przecież Szymona Hołownię, o którym, jak pan mówi, to zawsze wstaje i się skłania, który napisał zakaz powoływania pracowników partii do zarządów i rad spółek. Powiedział, że zmiany zaczynamy od siebie, bo Polska 2050 stoi na twardym stanowisku. Żadnych polityków w spółkach Skarbu Państwa, tak? Tak. Szymon Hołownia mówi, nie, twardo, my naszych ludzi nie będziemy dawać do spółek. Michał Gniatkowski z Polski 2050, mając do wyboru miłość do partii, którą kocha oczywiście, i miłość do Enei, którą nie tylko kocha, ale która mu płaci, wybrał miłość do Enei. Facet trafia do zarządu Enei, dlatego że jest waszym politykiem. Szymon Hołownia mówi, my tak nie możemy robić, nie, bo to będą na nas ludzie, będą z nas ludzie się śmiali. A mówi, no to trudno, to ja się z wami nie zgadzam i w takim razie wybieram Eneę. Jakież to jest szlachetne.